Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Kochani, zapraszam was bardzo gorąco na moją interpretację filmiku typu Ulubieńcy Roku. Ja chciałabym wam pokazać coś innego, a mianowicie tylko te produkty, które jakby wprowadziły nową jakość w moje kosmetyczne życie, albo w rozdział po prostu w moim życiu, jakim jest, nie wiem, kosmetyka, uroda, jak zwał, tak zwał. Zaraz zobaczycie, o co mi chodzi. Także gorąco was zapraszam do oglądania. Słuchajcie, pierwszym takim produktem, który faktycznie był ze mną cały 2015 rok, ja go dokładnie dostałam 21 grudnia 2014, jest Tangle Teaser. Już chyba kiedyś wam o tym wspominałam, że nie wierzyłam w to, że kawałek plastiku, kawałek szczotki za bagatela 40 zł, bo to jeszcze były te czasy, gdzie nie do końca były promocje na te Tangle Teasery, to jest coś przełomowego. Dla mnie to było wyrzucanie pieniędzy, nie wierzyłam w te wszystkie pozytywy, w te recenzje, szczotka to szczotka, no ale korzystając z okazji, że miałam urodziny, poprosiłam męża, aby mi tą szczotkę zakupił na te urodziny. No i wtedy się okazało, że pokochałam ją miłością pierwszą, że jest to faktycznie innowacyjny produkt, że jest to szczotka rewelacyjna, że dla mnie, słuchajcie, to w ogóle nie jest, szczerze mówiąc, szczotka, bo to jest po prostu dla mnie produkt do czesania włosów. Wspaniale się u mnie spisuje, rozczesuje, nie ciągnie, te włosy są później wygładzone i niechcące stało się tak, że wszystkie te recenzje, które dla mnie po prostu trącały na kilometr jakimiś sponsorowanymi, wiecie, tekstami, nagle i ja tak uważam, jak wszystko to, co przeczytałam na blogach. Także Tangle Teaser jest number one, jeśli chodzi właśnie o takie produkty, które no, wprowadziły zupełnie inną jakość, tak? Ja sobie w końcu przestałam wyrywać włosy, one się rewelacyjnie rozczesują, nawet mokre. Także dla mnie ten produkt po prostu okazał się włosowym zbawieniem. Drugim takim produktem do włosów, który wprowadził całkowicie nową jakość, jest Batiste. Ja używam od początku tylko i wyłącznie tej wersji dla brunetek, medium and brunette, tylko i wyłącznie tej wersji. Nie kupuję tych owocowych, ponieważ to ma kolor i jakoś się tak do tego przyzwyczaiłam. Ja, jak wiecie, myję włosy codziennie, mam na tym punkcie dość konkretną obsesję. Moje włosy muszą być nie tylko czyste, ale muszą także na czyste wyglądać, ponieważ to nie zawsze idzie w parze. Niemniej jednak są momenty, kiedy nie mogę umyć włosów rano, kiedy na przykład muszę umyć włosy dzień wcześniej, wieczorem, a one, słuchajcie, rano są na tyle wredne, że no niestety nie wyglądają zbyt ładnie. I w takich właśnie momentach, lub kiedy w ogóle nie mogę umyć włosów, przychodzi mi z pomocą Batiste. Ostatnio miałam też przygodę, że źle spłukałam włosy, co w ogóle nie powinno mieć miejsca. No i po umyciu, wiecie, po wykonaniu pełnego make-upu, kiedy zaczęłam suszyć włosy, okazało się, że po prostu one wyglądają na tłuste, niedomyte i w ogóle jest koszmar. A cały make-up był zrobiony, wystarczyło psiknąć dwa razy Batiste i po problemie. Także ja po prostu kocham ten produkt, uważam, że jest to produkt przełomowy. Nigdy wcześniej nie używałam przed Batistem suchych szamponów. Nie miałam rozwiązania właśnie na takie sytuacje, kiedy te włosy u nasady są lekko przetłuszczone. No a Batiste rozwiązał mój problem. Ja go używam sporadycznie, natomiast już mam taką obsesję, że zawsze ten produkt musi być u mnie w domu, bo nigdy nie wiem, kiedy mi się po prostu przyda. Także gorąco wam polecam. Przypominam jednak, że wersja dla brunetek zawiera kolor, co powoduje, że jeżeli używamy tego produktu w łazience, gdzie mamy białą armaturę, to ten kolor minimalnie się osadza na tej armaturze, dlatego to trzeba brać pod uwagę. Batiste jest zdecydowanie produktem dla mnie przełomowym. Kolejnym produktem do włosów, a właściwie kilkoma produktami przełomowymi do włosów, są w ogóle generalnie maski z firmy Planeta Organica. Maski z Planeta Organica wprowadziły nową jakość w pielęgnację moich włosów. Moje włosy po tych maskach, nieważne czy po tej Black Moroccan, czy po ajurwedyjskiej, czy po tajskiej, czy po tej pierwszej, którą miałam, już nie pamiętam tam z czym ona była. Generalnie po prostu maski z Planeta Organica na moje włosy działają rewelacyjnie i powodują, że te włosy są bardzo gładkie, są błyszczące. Nigdy wcześniej nie miałam do czynienia z tak rewelacyjnymi maskami. I dlatego to również jest dla mnie produkt przełomowy. Jeżeli mam wam jakąś konkretną jedną polecić,
no to ta ajurwedyjska jest świetna, natomiast myślę, że jednak najlepsza, najlepsza ever, łącznie z nakładaniem unasady, jest ta Black Moroccan Hair Mask. Polecam polować na promocję, można ją polować na promocji za 20 zł, bo generalnie jej regularna cena oscyluje w granicach 30 zł. Występuje w sklepach internetowych po 20, także można naprawdę szukać. Gorąco Wam ją polecam. Dla mnie ten produkt nie ma sobie równych. Choć tak jak mówię, wszystkie pozostałe jak na razie, które używałam, były również rewelacyjne. Jeśli chodzi o włosy, to już chyba tyle. Teraz dojdźmy do pielęgnacji twarzy. Tutaj produktem przełomowym w 2015 roku okazał się peeling z serii Jaya Pro. Peeling z mikrogranulkami mocne. Jak peeling mógł się okazać przełomowy, skoro od wielu, wielu lat peelinguje twarz? Ano tak, że to jest zupełnie inny produkt. Nim wykonujemy peeling 10-15 minut. I podejrzewam, szczerze mówiąc, że gdyby każdym innym peelingiem, także 15 minut buzię trzeć, no to być może ten efekt byłby podobny. Natomiast wyobraźcie sobie, jeżeli normalnie peelingujemy twarz do 5 minut, a tym peelingujemy 15, no to możecie się domyślać, jakie są efekty. Po prostu ta twarz jest bardzo dogłębnie oczyszczona. Jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby jakikolwiek peeling tak pięknie mi oczyszczał nos z jakichś zaskórników, z wągrów. Po użyciu tego peelingu, kiedy chciałam nakleić sobie takie plastry oczyszczające na nos z Avonu, czy te z Puraderm, obojętnie, to po prostu się mijało z celem, bo ten nos był dogłębnie oczyszczony. Także dla mnie ten peeling jest odkryciem. Jeszcze dodatkowo, patrząc na jego cenę, 24 zł i 20 groszy za 270 ml. Produkt bardzo długoważny, zapewne niezbyt naturalny, produkt bardzo długoważny. Ja to opakowanie, słuchajcie, nie pamiętam, kiedy kupiłam, ale ono jest dalej ważne do grudnia tego roku 2016. Także gorąco Wam polecam. Ten produkt jest dostępny w sklepach zarówno firmowych Ziai, tylko stoi w gablocie, tam gdzie kosmetyki Ziaia Pro, lub bez problemu możecie go kupić w internecie, normalnie w drogeriach internetowych. Wiem, że on był w Ekobice dostępny, ale chyba w większości już teraz tych drogerii internetowych, tych najbardziej popularnych, jest dostępny. Także jeszcze raz Wam go pokażę. On występuje w dwóch odmianach, bardzo mocny i mocny. Natomiast to jest program przeznaczony do pielęgnacji cery tłustej. Ja nie mam cery tłustej, dlatego wybrałam mocne, a nie bardzo mocne. Także to jest naprawdę przełom. Kolejnym przełomem do twarzy, pozwólcie, że ja tutaj wezmę swoje pudełeczko. Kolejnym przełomem do twarzy podpatrzonym u E jak Ewy jest olej marula. Tak, ten jest mój owinięty w taką folię, bo to tak kupiłam to i nie bardzo jest, słuchajcie, jak zedrzeć tą folię. Jest olej marula. Olej marula ja nakładam pod makijaż. Teraz się zastanawiam, żeby odejść od tego na rzecz tego kremu Shiseido. Zobaczymy. Natomiast ja go nakładam po prostu pod makijaż na, że tak powiem, czystą buzię. Zaczynam malować oczy i kiedy skończę się bawić z tymi oczami, ten olej już się w odpowiednim stopniu mi wchłonął i na to bezpośrednio nakładam podkład. Bo moja buzia po tym oleju nie jest tłusta, nie jest zapchana, podkłady się świetnie utrzymują. Jest to rewelacyjny produkt i czy widzę, żeby moja twarz się poprawiała po stosowaniu tego oleju? Szczerze mówiąc, chyba nie do końca. No trudno też mi powiedzieć, co by było, gdybym tego oleju nie stosowała. Ta twarz moja cały czas jakby się zmienia. Raz jest w gorszej kondycji, raz jest w lepszej. Więc raczej traktuję ten produkt jako przełom, jeśli chodzi o nakładanie po prostu podkładu, a nie jeśli chodzi o poprawę kondycji buzi. Naprawdę rewelacyjnie mi się sprawdza pod makijaż. Ja mam twarz suchą, chyba już nie bardzo suchą, lekko świecącą się pewnie w strefie T. Powiem Wam, że ja nie do końca wiem, jaką mam cerę, ale ten olej sprawdza mi się rewelacyjnie, a Ewa z kolei, E jak Ewa, nie ma cery suchej, ma cerę albo tłustą, albo mieszaną, zabijcie mnie, nie pamiętam. Także wygląda na to, że na różnych typach cery ten olej powinien się sprawdzić. Gorąco, gorąco Wam polecam. Jeśli chodzi o zapach tego oleju, to zapach jest taki dla mnie spalonego czegoś, ale on nie jest zbyt mocny i ja go po prostu później na twarzy nie czuję. Olej marula, ten akurat jest z marki Nacomi, Nakomi, jak zwał, tak zwał. Generalnie już teraz jest to wszędzie dostępny produkt, z tego, że był chyba hitem zeszłego roku w ogóle. Kolejny produkt do pielęgnacji i tutaj, słuchajcie, przełomem, totalnym przełomem okazał się krem z Avonu Skin So Soft do depilacji twarzy.
To jest produkt, który, no, można powiedzieć, faktycznie zmienił jakąś część mojego kosmetycznego życia. Wcześniej, żeby wydepilować niechciane włoski z twarzy, musiałam się bujać z pensetą, z woskiem, pewnie tak jak większość z Was. Aż odkryłam to cudo. Już nie pamiętam, jak ja na to trafiłam, czy coś miała z tym wspólnego Ola z Make Up My Passion, czy nie. Nieważne. Wiem, że kupiłam, posmarowałam i włoski znikają. Jest to rewelacyjne, ten krem absolutnie krzywdy mi nie robi. Efekt jest, no, jest to po prostu świetny. Ja już o tym mówiłam w ulubieńcach grudnia, po prostu nakładam ten produkt, zapalam sobie papieroska, kończę palić papieroska, zdejmuję, wiecie, ten krem i buzia jest gładka i nic nie boli, i nic nie trzeba robić. Dla mnie to jest wow. Uważam, że ten produkt nie ma sobie równych i jego cena i w ogóle dostępność, bo to Avon i wszystko zasługuje naprawdę na miano odkrycia 2015 roku. Byłabym nie w porządku, gdybym nie powiedziała o dwóch również produktach do pielęgnacji, powiedzmy, które zmieniły coś w moim życiu. A mianowicie pierwszym produktem, który zmienił coś w moim życiu, była odżywka z AA, Oceanic Long for Lashes. Potem, jak wiecie, przeszłam na Revitalash. Słuchajcie, sytuacja wyglądała tak z moimi rzęsami, że kiedy zaczęłam nagrywać na YouTube, miałam przepiękne, naturalne, gigantycznych rozmiarów po prostu rzęsy, które wzbudzały zainteresowanie i które ja po prostu uwielbiałam i mogłam godzinami siedzieć jak debilka i patrzeć się w lusterko. Natomiast później zaczęłam tej używki używać 2 razy w tygodniu, tak jak producent nakazuje. I co muszę powiedzieć? Słuchajcie, mam wrażenie, że moje rzęsy już się uodporniły na tą używkę. Ja już nie mam takich spektakularnych rzęs, mam wrażenie, że jednak już to już nie działa. Nie wiem, być może gdybym znowu zaczęła używać jej codziennie, to by znowu przynosiła efekty. Natomiast to opakowanie zaraz po prostu mi się skończy. Nie wiem, czy zakupię nowe, bo jak wiecie, jednak koszt tej odżywki jest bardzo duży. Co więcej, u mojej mamy jest identyczna historia. Po tej odżywce jej niesamowicie zaczęły rosnąć rzęsy. W tym momencie te rzęsy przestały rosnąć. Też się uodporniły. Niemniej jednak przez ileś miesięcy miałam spektakularny efekt, bez przedłużania, bez przyklejania rzęs. Moje rzęsy były wow, po prostu były wow. Także na pewno i odżywka z AA, ja nie pamiętam, kto jest tam producentem tej odżywki Long for Lashes, jak oni to tam nazwali. No obojętnie, wiecie, Long for Lashes, Oceanic i słuchajcie, Revitalash naprawdę przyniosła niesamowite rezultaty. Natomiast po odżywce z Oceanic Long for Lashes ja miałam przekrwioną linię, przy linii rzęs, przy Revitalash nie. Tylko że Revitalash kosztuje 350 w regularnej cenie, czy tam 320, a Oceanic 80 w regularnej, można ją nawet upolować za 40, także no różnica w cenie jest gigantyczna. Po żadnej z tych odżywek nic mi się nie działo, nie miałam żadnych problemów ze wzrokiem, z oczami, z wyrastającymi się rzęsami, no nic. Bardzo uważnie używałam tych produktów, skupiałam się na tym, aby ta odżywka nigdy mi nie ściekła, nie używałam jej na dolną linię rzęs, no i efekty były rewelacyjne. Szkoda tylko, że przestały istnieć. Ale jeżeli wrócę do stosowania codziennie, no to dam Wam znać, poza tym jeżeli to przyniesie takie efekty jak wcześniej, no to same się zorientujecie, patrząc na moje rzęsy. Kolejnym produktem, to już przechodzimy właściwie do makijażu, to już są ulubieńcy z makijażu, ulubieńcy, produkty przełomowe w makijażu. Pierwszymi dwoma produktami, które stawiam na równi, są bazy pod cienie. Ja wcześniej używałam bazy z Art Deco, ona była dobra, jeśli chodzi o utrzymywanie się cieni, natomiast miałam problem z blendowaniem tych cieni. Ona miała dość specyficzną konsystencję i później, czym była starsza, tym bardziej stawała się oporna. Te cienie bardzo często tak nieładnie się przyklejały, mimo oczywiście nałożenia cienia bazowego. Wtedy Ola z kanału Hey, Alex K podpowiedziała mi, abym kupiła bazę z Urban Decay Original. Zakupiłam ją, baza ta kosztowała 100 zł i okazało się, że jest po prostu rewelacyjna. Produkt jest bardzo wydajny, baza jest rewelacyjna, to jest nowa jakość w nakładaniu cieni. Te cienie przepięknie się blendują, rozcierają, same ochy i jachy. I faktycznie ten produkt był świetny. Natomiast ustalmy sobie szczerze, jest bardzo drogi. I wtedy z kolei na kanale Ej jak Ewy usłyszałam, żeby kupić bazę z Catrice, która kosztuje 15 zł i jest identyczna, jeśli chodzi o działanie. Faktycznie kupiłam, przetestowałam, ona jeszcze ma fajniejszy aplikator i potwierdzam, że ta baza z Catrice za 15 zł jest równie dobra jak ta baza z Urban Decay.
A więc stawiam na przełom roku 2015 te dwa produkty, bo po co wciskać Wam kit, że najlepszy jest za 100 zł, skoro wiem już, mimo że stosowałam na razie to bardzo krótko, no ale widzę, po prostu widzę, jak te cienie się zachowują. I na innych kanałach zresztą też o tym dziewczyny huczą, że baza za 15 jest równie dobra jak baza za 100. Także tak to wygląda. Przełom 2015 to są zdecydowanie te dwa produkty. Dalej pozostając w tematyce makijażu, no to przełomowym produktem okazał się eyeliner ze Smashboxa. Eyeliner, który mi pozwolił bez stresu, bez nerwów, bez spoconych rąk malować takie kreski jak chcę lub prawie takie jak chcę. Faktycznie bardzo łatwo się tym eyelinerem maluje kreski, jedyna jego wada to jego cena. On kosztuje 80 zł i nad tym bardzo ubolewam. Ja go pierwsze opakowanie dostałam od mamy, która go kupiła i której się nie sprawdził. I ku niestety mojemu zaskoczeniu, no dla mnie jest rewelacyjny, nie mam lepszego produktu, nie znalazłam lepszego produktu i ten produkt pozwala mi malować ładne kreski. Kiedy mi się skończyło poprzednie opakowanie, chciałam wykorzystać te produkty, które mam w domu, myślałam, że może już nabyłam jakieś umiejętności. Nic z tego, to nie umiejętności, to po prostu ten produkt. Dla mnie to produkt przełomowy. Kolejnym produktem do makijażu twarzy będą dwa produkty z Inglota. Ja pokazuję już je razem, bo strasznie długo gadam. Pierwszą rzeczą jest puder HD, rozświetlający puder sypki w kolorze 43. Produkt wypatrzony na kanale Hani. Jest to żółty puder rozświetlający, bo w kolorze 43, który nakładam pod oczy dla utrwalenia korektora. Efekt, jaki uzyskuję, to przepięknie utrwalony korektor, który się absolutnie nie ciastkuje, który absolutnie się nie waży, który siedzi tam bez obciążenia, który rozświetla puder, rozświetla te okolice pod oczami. Swego czasu używałam go również do przypuderowania całej twarzy, kiedy używam podkładów matujących. Rewelacyjny puder i jest to mój ulubieniec ever, ever. I faktycznie wprowadził nową jakość. Miałam bardzo duży problem wcześniej z przypudrowywaniem okolic pod oczami, ponieważ wyglądało to źle. Ja mam bardzo delikatną skórę pod oczami i wyglądałam po prostu staro. Te produkty wchodziły mi w zmarszczki. I święty Boże nie pomoże, po prostu wyglądało to źle, dopóki nie zaczęłam używać tego pudru z Inglota. I drugim produktem przełomowym z Inglota jest Makeup Fixer. Rewelacyjna mgiełka, która pozwala mi ściągnąć pudrowość z twarzy. Mgiełka, która została przeze mnie wypatrzona na kanale Moniki Szmaragdowej. Za co jestem jej niezmiernie wdzięczna. Rewelacyjny produkt. Jest to produkt bez alkoholu, jak wiecie. Występuje w dwóch pojemnościach. Polecam naprawdę kupienie tego 50 ml mniejszego opakowania na wypróbunek. Rewelka. Buzia jest pięknie scalona po prostu. Ten makijaż jest pięknie scalony z twarzą. Zdecydowanie przełom i twarz nie wygląda na sztuczną. Po prostu nie wygląda na sztuczną. Kochani, lecimy szybciusieńko. Kolejny produkt przełomowy to zmasakrowane opakowanie Astor Perfect Perfect Stay plus Perfect Skin Primer. Dlaczego pokazuję podkład, skoro tutaj miały być jakieś produkty zmieniające coś odkrycia? Ponieważ to jest jedyny podkład, który faktycznie jest long lasting, non transfer na mojej twarzy z tych, które dotychczas używałam. Jak go się położy, tam on siedzi. Niestety jest ciężkawy, niestety łatwo nim zrobić maskę, ale faktycznie siedzi, po prostu siedzi. To opakowanie się kończy, muszę kupić nowe, bo lubię mieć go po prostu zawsze pod ręką. Na co dzień mieszałam go z L'Oreal True Match, aby nie nakładać sobie takiej spektakularnej maski. No, nie będę Wam pokazywała opakowania, bo tak jak mówię, tak jest wszystko starte. Dla mnie ten podkład jest odkryciem tego zeszłego roku. Kolejnym odkryciem zeszłego roku, choć już w końcówce kupionym, jest ten piękny aplikatorek z Ardell do naklejania sztucznych rzęs. Zupełnie nowa jakość naklejania sztucznych rzęs. Bez obawy o dźgnięcie się pensetą w oko, bez obawy o wymazanie całych łapek w kleju. Rewelka, dla mnie po prostu ten produkt nie ma sobie równych i nie wyobrażam sobie już teraz aplikacji sztucznych rzęs bez tego cudeńka. Gorąco polecam. Przypominam, że w Ezebra i chyba w tych wszystkich innych drogeriach też jest taki zestaw, dwie pary rzęs, malutki klej duo, ten clear i ten aplikatorek za 20 coś złotych, także bardzo to się opłaca. Sam aplikatorek chyba kosztuje 13, jakoś tak. Także dla mnie super. Kochani, i lecimy już bardzo na speedzie. Kolejnymi produktami przełomowymi są paletki po prostu z Zoewy. Dla mnie to jest zupełnie inna jakość cieni. Ja wcześniej w moim makijażowym życiu nie spotkałam się z cieniami, które byłyby tak miękkie, które miałyby taką konsystencję, które by się tak rozcierały.
Mam, jak wiecie, paletkę ze Smashboxa, mam cienie z The Balm, mam cienie z różnych firm. No nie jakoś super wysokopółkowych, to fakt. Choć dla mnie Smashbox jest troszeczkę wysokopółkowy. Natomiast te cienie po prostu mają rewelacyjną konsystencję. Tu już nie chodzi o kolory, tutaj chodzi o konsystencję cieni w niskiej cenie, jak na świat palet. Z tym, że Zoeva teraz wychodzi w 2016 roku z większymi paletami, które będą droższe, więc zobaczymy, czy jeszcze w ogóle będzie ona aż w tak przystępnych cenach, jak to miało miejsce dotychczas. Po prostu Wam gorąco polecam paletę Zoevy. Kolory, jakie lubicie, wybór jest dość spory. Spróbujcie, jak mogą być kremowe cienie. I słuchajcie, i ostatnie dwa produkty. Tutaj są upaćkane, ponieważ no, na świeżo wykonałam nimi makijaż. Pierwszy produkt upaćkany to jest Beauty Blender. Dla mnie przełom 2015, zupełnie inna jakość. Wcześniej stosowałam różne gąbeczki. Także miałam ostatnią gąbeczkę z Real Techniques. Jednak Beauty Blender nie ma sobie równych. Rewelacyjnie się nim nakłada podkład i rewelacyjnie się go wklepuje w buzię. Zresztą tutaj chyba nic nie trzeba więcej mówić. I ostatnimi ulubieńcami będą po prostu pędzle z Zoevy. Pokażę ten, który jest czysty. Kupiłam set pędzli tylko i wyłącznie do makijażu oka. Wcześniej miałam jakieś dwa pędzle, czy tam trzy pędzle z Hakuro, jakieś pędzle z Sephory. Zakupiłam dla mnie za gigantyczną kwotę, 200 coś złotych, ten set i faktycznie teraz makijaż jest super przyjemny. Podejrzewam, że gdybym kupiła pędzle innej firmy, ale również taki set, choćby to były chińskie, to pewnie ten makijaż równie by był przyjemny. No ale dla mnie po prostu przełomem okazało się pędzle z Zoevy, bo po prostu odkryłam, jak można w zależności od pędzla używać tego makijażu, aplikować ten makijaż i jak to może być przede wszystkim przyjemne. Kochane, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Bardzo długi filmik, mimo że wydawało mi się, że będzie dużo krótszy. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Dajcie znać, czy któryś z moich produktów przełomowych również dla Was był przełomowy, czy może po prostu jest tylko i wyłącznie Waszym ulubieńcem zeszłego roku. Dziękuję serdecznie, do zobaczenia jutro. Całuję Was bardzo mocno w ten jakże piękny i jakże mroźny dzień. Dajcie znać, czy u Was też tak mroźno. U nas minus 14 i naprawdę jest zimno.